Witam Was w kolejnym odcinku z gry Ski Jumping 2021. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do zostawienia łapeczki w górę. No i lecimy z karierą, lecimy z nagrodą jak co odcinek. No i weźmiemy tym razem sobie tą nagrodę z lewej strony. Co my tu mamy? Może jakieś... Strzał 10, 8 diamencików. Bardzo dobry początek odcinka. No i proszę Państwa, trenera jeszcze mamy. Lecimy z zawodami. Tym razem Kusamo K120 rozpoczyna Puchar Świata. Puchar Świata to już chyba był. Nie zdążymy popatrzeć, ale chyba Puchar Świata. No i zobaczymy. W Pucharze Świata ostatnio 7 miejsce, w klasyfikacji generalnej miejsce 13. Także nie jest źle, całkiem nieźle. Nie jest źle, całkiem nieźle. Też ja tu mam czasem takie teksty. Dobra, i skok kwalifikacyjny. Zobaczmy, czy będzie dobry. I bez żadnych błędów. Jest bardzo dobre wyjście z progu. Jest ta wysokość i jest skok za zieloną linię. To jest mój nowy rekord. No ale tu mam ogólnie słabe rekordy jeszcze w tej grze, jak wiecie. Ale skok oczywiście da nam kwalifikację, mamy dodane punkty za wiatr i to skok na drugie miejsce, także to był bardzo dobry skok. Jeżeli powtórzymy to w obu seriach konkursu, to kto wie, może będzie w czołówce. 99% odepchnięcie z belki startowej. No i skok pierwszej serii. Niezłe wybicie, aczkolwiek troszkę chyba spóźnione. I przed zieloną linię naprawdę musiały być ciężkie warunki, bo wybicie było niezłe. 111 metrów, 11 punktów za wiatr dodane, więc widzicie, że warunki naprawdę były ciężkie. I kończymy pierwszą serię na 15 miejscu. Także nieźle. No i skok finałowy, mamy szansę nawet na dziesiątkę. 97% odepchnięcie od belki. No i czy obronimy miejsce w dziesiątce? No wyjście z progu troszkę zachwiane, ale jest ta wysokość. No i piękny skok Barta. Ile to będzie metrów? Naprawdę to będzie skok gdzieś w czołówce, 123,5 metra, tak mi się wydaje, że to będzie w czołówce gdzieś. Aha, to mi się tylko wydaje, miejsce 13, ale w każdym razie to całkiem niezłe zawody. Zaufanie trenera plus 8. No i co? Kolejne zawody, bo na razie nic nie możemy sobie tutaj ciekawego zrobić. Kolejne zawody w Kusamo. Kolejny Puchar Świata. No mam nadzieję, że będzie dziesiątka. Zawsze mam taką nadzieję. I różnie to wychodzi. Ale z miejsca w dziesiątce bym był już zadowolony. Słabsze miejsce, no to słabo. Mamy wiatr pod narty, więc może być dobry skok. 98% odepchnięcia od belki. Skok kwalifikacyjny. Niezłe wyjście z progu. Jest ta wysokość. No i... O kurcze, w ostatniej chwili wylądowałem. Zachwiany bardzo lot w ostatniej fazie szczególnie, ale świetnie. Rekord skoczni, minus 10 punktów za wiatr. Wiecie co, widzowie, mam wrażenie, że jak mam wyłączony internet, to się bardziej ścina ta gra. Ale jest na to patent. Wystarczy na chwilę tylko wyłączyć internet, a potem już nie powinno być reklam. No i zachwiane ewidentnie wyjście z progu, ale skok ładny. Za zieloną linię powinno być dobre miejsce w tych zawodach. Włączę internet i zobaczymy, czy się trochę mniej będzie ścinać. 12 miejsce, lepiej niż ostatnio. Także spoko. Ostatni finałowy skok, 99% odepchnięcie od belki startowej. O, no i zachwiane wybicie, jak to u mnie często bywa. Skok jest tam w okolicach tej zielonej linii. Mogło być oczywiście lepiej.
No ale jestem zadowolony, punkty dostaniemy w Pucharze Świata. Już ta kariera lepiej wygląda niż poprzedni sezon. 14 miejsce. Nie najlepiej i nie najgorzej. Zaufanie trenera plus 7%. Zobaczymy sobie sponsora. Jeszcze 5 konkursów i możemy sobie zmienić sponsora. Koszulka lidera. Koszulka lidera, ponieważ teraz zaczynamy znowu puchar kontynentalny. Fajny ten puchar, bo w nim wygrywam. Ale to wiecie jak to jest. Nie zawsze. Może tym razem przegram. Ale ładne widoczki, ładna skocznia. Wiatr mamy pod narty, minus 3 stopnie. No i skok lidera klasyfikacji generalnej. Zobaczymy, czy potwierdzi to, że jestem liderem w kwalifikacjach. O, świetne wyjście z progu, ależ wysokość, proszę państwa. Ale w ostatniej chwili skok wylądowany, 85,5 metra. No i mam dla was, widzowie, taką nowinę, że będę musiał skakać z włączonym internetem. Ponieważ przy wyłączonym internecie ta gra się bardziej ścina. No i pierwsze miejsce z ogromną przewagą. Także no niestety te reklamy czasem będą, nic nie poradzę. Wy sobie je możecie przewinąć. No i kolejny skok. Skok w pierwszej serii, ważny skok. Prawdopodobnie i tak zwycięży te zawody. No i mamy skok, jak to na lidera przystało, bardzo dobry. 83 metry. I pierwsze miejsce. Przewaga już nie taka duża jak poprzednio. Ale zmienił nam się wiatr na wiatr w plecy. No i skok finałowy, 95% odbicie z belki. Bardzo ładne wyjście z progu. Sylwetka ustabilizowana i świetny skok w okolice rekordu skoczni. Ile to metrów? 84,5 metra. I zwyciężamy w tych zawodach. I czy będzie reklama? Mi się wydaje, że nie będzie. Bo wystarczy na chwilę chyba ten internet wyłączyć i ich nie ma. No i bardzo dobrze. Utrzymujemy cały czas tą koszulkę lidera. Lecimy z kolejnymi zawodami, nie ma na co czekać. Garmisch-Partenkirchen, znów K80. No i miejmy nadzieję, że znów będzie zwycięstwo. Chociaż wolałbym w Pucharze Świata, ale na wszystko przyjdzie czas. W Pucharze Świata na pewno też któregoś razu wygramy. Mamy dość silny wiatr pod narty. I skok lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego. No i oczywiście bardzo ładnie się wybił, lot zachwiany. No i proszę państwa, to był taki skok blisko upadku. Blisko upadku było, ale świetnie wylądowany telemarkiem, minus 11 punktów za wiatr. I to nam nie dało prowadzenia. Taku Takeuchi nas wyprzedził, skurczy byk. Ale to były tylko kwalifikacje, a oto pierwsza seria. No niestety odepchnięcie troszkę słabe, 91%. Wyjście z progu, no niezłe, aczkolwiek zachwiane. Ale warunki były dosyć złe, bo ta linia była blisko. Także to był chyba skok na prowadzenie. Czy Taku Takeuchi nas wyprzedzi? Nie, Barty Gry wygrywa pierwszą serię. I finałowy skok. 91% znów. Zobaczmy ten skok finałowy. Spóźnione wyjście z progu, ale gdzieś tam przeleciał tą zieloną linię na spokojnie. Także znowu wygrywam w Pucharze Kontynentalnym. Koszulka lidera będzie utrzymana. Mam nadzieję, że cały sezon w Pucharze Kontynentalnym będzie ona utrzymana. Co do Pucharu Świata, nie mam zbyt dużych wymagań. Nie musi ta koszulka lidera być teraz, może być w kolejnym sezonie. Zobaczmy sobie wyniki, dawno nie patrzyłem. Puchar Świata, które tam było miejsce, 14. I Puchar Kontynentalny cały czas pierwsze miejsce.
Przewaga coraz większa i Nizhnij Tagile, czy jakoś tak. No kurczę, pisaliście nazwy w komentarzach. Zawsze zapominam, jak się to wymawia. Nizhnij Tagile, Niziny Tagile. Nie, nie wiem. Zapomniałem. W każdym razie, wy wiecie. Ale nie musicie mi też spamować w komentarzach. Wystarczy raz. I tak tego nie zapamiętam. Dobra, i skok kwalifikacyjny. 97% odbicie z belki. Kolejne zawody Pucharu Świata. I tym razem bardzo ładne wyjście z progu. Sylwetka dobra w locie i proszę Państwa, świetny skok w okolicach punktu HS i nowy rekord osobisty. I które nam to da miejsce w kwalifikacjach? Drugie miejsce, Dawid Kubacki nas tylko wyprzedza, a właściwie to jesteśmy, proszę Państwa, ex aequo z Dawidem Kubackim, co prawda miał dużo dłuższą odległość, bo 139 metrów, ale kwalifikacje bardzo dobre. Szkoda, że się zmienił wiatr na wiatr w plecy. Nie, widzowie, odepnięcie z belki zepsute, ale czy uratuje ten skok? Wyjście z progu wysokie. Ajajajajaj. No nie wiem, nie wiem, czy ten skok wystarczy na kwalifikacje. Zobaczymy, może, może. 115 metrów w złych warunkach plus 5,6 punkta dodane za wiatr. Wystarczy mu na kwalifikacje, a i to spokojnie, 17 miejsce. No i czy uda nam się awansować może do dziesiątki? Tym skokiem 99% odbicie z belki startowej. No i zobaczmy ten skok. Jest niezłe wyjście z progu, sylwetka troszkę niestabilna, ale skok, proszę Państwa, świetny. I to chyba będzie skok na to miejsce w dziesiątce. Co prawda miałem chyba dobry wiatr pod narty, 128 metrów, minus 9,6 punkta za wiatr. Noty dość słabe, 16,5 punkta. Nie będzie miejsca w dziesiątce, jest miejsce 13. Jakoś to miejsce 13 mnie lubi. Nie wiem, czy zauważyliście. No i... Dobra, jeszcze jedne zawody i sponsor będzie. Lecimy sobie z kolejnymi zawodami na tej samej skoczni. Może tym razem się uda do tej dziesiątki dostać. Jesteśmy coraz bliżej, często 13 miejsce. Przeważnie skok w kwalifikacjach jest bardzo dobry, ale w zawodach już nie idzie tak dobrze. No i skok kwalifikacyjny. Kwalifikacje powinienem przejść spokojnie. Bardzo ładne wyjście z progu, stabilna sylwetka w locie. No i skok kwalifikacyjny zaliczony. Nie będzie to jakieś dobre miejsce. 120 metrów plus 7,8, albo może będzie dobre miejsce. W dziesiątce także dobre miejsce jednak. No ale liczą się te skoki w zawodach. Mamy dość mocny wiatr pod narty. Tak szczerze mówiąc, wolę jak jest słaby wiatr pod narty. Mam mniejsze problemy, żeby utrzymać zawodnika stabilnego w locie. Troszkę spóźnione wybicie. Aj, no i proszę Państwa, to się kiedyś musiało wydarzyć. Wylądował mi w powietrzu. No i 110,5 metra, 27 miejsce. I co ja Wam powiem? 40 miejsce, nie zakwalifikujemy się do serii finałowej tym razem. Ale i tak jestem zadowolony, bo jak na razie ten sezon idzie całkiem nieźle. Nie było jeszcze dużo tych problemów ze sterowaniem. Zaufanie trenera minus 5. No troszkę spadło. Okej. Sponsora sobie już możemy wziąć. Albo nie, widzowie, to zostawię sobie na następny odcinek, sponsora i tak dalej. A tymczasem zapraszam Was do subskrypcji, jeszcze raz do zostawienia łapeczki w górę. I do usłyszenia, widzowie, możecie jeszcze udostępniać ten film jak chcecie, gdziekolwiek, bo to też dużo daje. Do usłyszenia.